W dzisiejszym odcinku PvP Wojny. Akcja Dominacja. Siemanko kochani, z tej strony Irokami. Ostatnio rozmawialiśmy o frakcji w New Wars, a dziś kontynuujemy temat i pogadamy o walkach między nami, graczami. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować za wszystkie lajki i subskrypcje pod poprzednim filmem. Także zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do zasubskrybowania kanału, gdyż od tego tygodnia będzie się pojawiało znacznie więcej odcinków tego cyklu. A teraz intro. Na sam początek wspomnę o tym, że New World to gra typu PvP, PvE, gdzie walki między graczami stoją na równi z tymi sterowanymi przez komputer. Nie będą one jednak obowiązkowe, ale za to niezwykle opłacalne. Jeśli zrezygnujemy z tej części gry, nic się nie stanie, po prostu najzwyczajniej w świecie nie otrzymamy żadnych profitów. Walki, jakie będziemy toczyć, będą w otwartym świecie, jak i w odizolowanym terenie, tak by nie przeszkadzać innym graczom. Na szybko wtrącę tu temat naszych domów, o których odcinek będzie niebawem. Domostwa znajdujące się na terenie konfliktu będą całkowicie bezpieczne, a to znaczy, że wynik wojny nie będzie miał na nie żadnego wpływu. W Eternum, czyli na wyspie, w której dzieje się akcja gry New World, znajdziemy różne eventy PvP. I są to m.in. wojny frakcyjne, pojedynki, najazdy na posterunek, punkty kontrolne frakcje. Mamy też możliwość walki w otwartym terenie, jeśli tylko flagujemy się jako gracz PvP. Aby odcinek nie wyszedł jakoś turbo długo, pokrótce opiszę każdy z tych trybów. Party, świat. Gdy oflagujemy się jako gracz PvP, uzyskamy możliwość walki z innymi graczami, którzy również się tak oflagowali. Za wygrane walki otrzymamy doświadczenie, a w przypadku gdy załatwimy gracza, który już dość długo unika kostuchy, to otrzymamy dodatkowe nagrody i dodatkowy exp. Wojny. Wojny odbędą się dopiero wtedy, gdy odpowiednio osłabimy teren, na którym nam zależy. Aby to zrobić, to tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, musimy wykonać odpowiednią ilość zadań frakcyjnych. Kiedy wszystkie misje zostaną ukończone, wtedy zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni kompanię, która będzie przeprowadzać szturm. Czym są kompanie? To tak zwane gildie znane z innych gier, które w tym świecie działają z ramienia jednej z trzech frakcji. Więc jeżeli chcecie grać ze znajomym w jednej kompanii, to musicie wybrać tą samą frakcję. Wracając, jeżeli nasza kompania zostanie wylosowana do szturmu, to zarządca będzie musiał wybrać 50 osób do walki 50 na 50. W przypadku, gdy nie znajdziemy 50 chętnych w naszej kompanii, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wzięli innych graczy z naszej frakcji albo wynajęli najemników z frakcji, która aktualnie nie bierze udziału w tym konflikcie. Przykładowo, gdy jesteśmy maruderami i lejemy się z Covenantem, to zarówno my, jak i oni możemy wziąć jako najemników ludzi z syndykatu. Wojny będą odbywać się w czasie, który ustali frakcja broniąca terenu. Eliminuje to problem w sytuacji ataku, gdy nie będzie zbyt wielu graczy na serwerze. Zasady wojny są proste. Armia atakująca będzie musiała zniszczyć mur i przejąć tzw. parcele, by przejąć kontrolę nad podbitym terytorium. Jednak zanim do tego dojdzie, to w pierwszej kolejności atakujący będą musieli zdobyć 3 punkty zborne. Uniemożliwi to obronę, a linia frontu będzie się cały czas przemieszczać ku fortowi. Aby było ciekawiej, wraz z postępem wojny zyskamy dostęp do platform i broni oblężniczych. Marżujący za samo wzięcie udziału w wojnie otrzymają specjalne żetony, które będzie można wymieniać na wspomniane maszyny zniszczenia. A będą to m.in. stanowiska artyleryjskie ze średnią co prawda szybkostrzelnością, ale największymi obrażeniami sprawdzą się przeciwko wielkim, powolnym celom. Wyrzutnie ognia miotające pociski, które wybuchają i podpalają teren przy kontakcie z celem, sprawdzą się przeciwko piechocie i wrogom dystansowym. Mobilne wieżyczki, które co prawda nie zadają ogromnych obrażeń, ale przydadzą się przeciwko szybkim i małym celom. Drużyna obrońców będzie zaś rozbudowywać mury fortu. W przeciwieństwie do atakujących, ich maszyny będą darmowe, ale jest jedno ale, ich siła będzie uzależniona od rozwoju terytorium, które miało miejsce przed samą wojną. Czyli im bardziej zadbamy o nasze osady na danym terytorium, tym będzie większa szansa na skuteczną obronę. W arsenale obrońców znajdziemy balista, średnio szybka, ale zadająca konkretne obrażenia, przyda się przeciwko wolnym, ale wielkim wrogom.
Działo wybuchowe, strzelające eksplodującymi pociskami, odrzucającymi wrogów, powolna, ale przyda się blokowaniu terenów i grupom graczy. Wieżyczka wielostrzałowa, tak jak wieżyczka mobilna, szybkostrzelna, przeciwko szybkim celom. Ogniozrzut, wielkie słoje ze stopionym i piekielnie gorącym żelazem, które będziemy wylewać na wrogów atakujących nasze mury, będą oni dostawać obrażenia w danym przedziale czasowym. I ostatnią rzeczą tylko dla obrońców jest róg wytrzymałości. Gdy w niego zadmiemy, to wzmocnimy morale współtowarzyszy i zwiększymy im obronę, a także czasowe leczenie. Z rzeczy zarówno dla atakujących i obraniających są pułapki w postaci piekielnych min, które eksplodują i podpalają teren, gdy tylko zbliży się do nich przeciwnik, a także beczki prochu, czyli standardowe wybuchające beczki. Problem jest z nim tylko taki, że zadają największe obrażenia, ale bardzo długo się podpalają, a zniszczenie ich przed czasem spowoduje, że są niewypałem. Dobra, i to na tyle na temat samej wojny. Jeśli chodzi o pojedynki, czyli tak zwane duele między graczami, to jest to idealny tryb do potrenowania walki bez żadnych konsekwencji. Pojedynkować się będziemy mogli z każdym od 10 poziomu, bez względu na jego frakcję, czy jest na przykład oflagowany jako gracz PvP, czy też nie. Nie możemy jedynie lać się po mordach w osadach, no i przy okazji wojen, czy inwazji skażonych, o których odcinek będzie już niebawem. Co ciekawe, będziemy mogli pojedynkować się w systemie 1-1, a także w grupach do maksymalnie 5-5 osób. Kolejnym trybem jest najazd na posterunek. Jest to bitwa 20-20, gdzie najważniejsza jest współpraca. By wygrać, będziemy musieli zbierać magiczne surowce, budować posterunki i przyjmować wrogie, no i oczywiście będziemy musieli obijać facjaty naszym przeciwnikom. Gracze na 60 poziomie będą brać udział w tym trybie solo lub 5-5 graczy. Każda drużyna zacznie w swoim forcie, znajdującym się na skrajnej części mapy. Pomiędzy nimi będą 3 posterunki, będzie to Księżyc, Słońce i Gwiazdy. Zdobycie posterunku da nam 1 punkt co 3 sekundy, a zabicie wroga da nam cały 1 punkt. Zasada prosta, wygra drużyna, która pierwsza zdobędzie 1000 punktów. Ostatnim eventem na liście jest punkt kontroli frakcji, który będzie odbywał się w otwartym świecie. Na mapie wyspy znajdziemy różne forty i ich stan na daną chwilę. Czyli będziemy widzieć, gdzie odbywa się aktualnie wojna, a gdzie jest spokojnie. Frakcja, która będzie miała akurat więcej graczy wewnątrz twierdzy, będzie szybciej zdobywała punkt. Dostęp do tego trybu uzyskamy dopiero po oznaczeniu siebie jako gracz PvP. Kontrola nad fortem daje globalne premie całej frakcji. Będą to m.in. zmniejszone koszty za szybką podróż, czy zwiększenie zdobywanego doświadczenia na danym terenie. W kolejnym odcinku opowiem o naszych domach w grze, a potem płynnie przejdziemy już do PvP w New World. Tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale serii New World, zapraszam do zasubskrybowania i skomentowania tego odcinka, a tymczasem zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka z cyklu, którego karta prawdopodobnie teraz się tu gdzieś wyświetla. A ja z wami się będę żegnał, życzę miłego dnia, miłego wieczora, miłej nocy, bye!